Cześć i witam was już w trzecim wyścigu, właśnie w tej wspaniałej Ferrarce F12 Berlinetta, a my znajdujemy się na Hilltop Sprint. No i mam nadzieję, że tylko uda nam się to wygrać w dobrym stylu, jak zwykle. Trochę start spaliłem, niestety za mało mocy na starcie, trochę się udławił biedaczek. Ale mam nadzieję, że tą czkawką się nie odbije. Wow. Chciałem przejechać tak, jak pamiętacie w poprzednich odcinkach. Tak pięknie, przez tą szykanę. Tak idealnie bokiem. Ale niestety nie wyszło. Tutaj kościa wypchnęłem dosyć mocno, ale nie przejmujemy się tym. Dlatego też, gdybym miał prawdopodobnie włączone te uszkodzenia, to źle by się to dla mnie skończyło. Ja niestety jestem bardzo agresywnym kierowcą. Przynajmniej w grach. A, bo w życiu codziennym nie mogę sobie pozwolić, bo by mnie to za dużo kosztowało. Ale w grach, kiedy mogę sobie wyłączyć jakieś uszkodzenia, to z chęcią to robię. Wow! Krawężnik mnie zablokował. Znaczy, spowodował to, że straciłem przyczepność. No, a znowu nie mogę dojechać tych pierwszych gości. Co mnie lekko denerwuje i frapuje. O, drzewa! Znowu. Dużo drzew jest tutaj przy drogach, to muszę przyznać. O, nie mogę ich tamtych dogonić, a szkoda. Dawaj, jeźdźże, mały. Za bardzo chyba widzę, w czym mam problem, że po prostu ja tego samochodu jakoś nie opanowywuję. I jedną z rzeczy to jest to, że... Kurde, serio? Jak ty możesz mieć takie przyspieszenie na tych prostych? Jednym z problemów tego samochodu to jest to, że nie opanowywuje go na zakrętach. Za dużo gazu i ten samochód po prostu wyrywa się czasem spod kontroli. Ale to nie jest problem, którego nie można rozwiązać, a będę musiał po prostu bardziej ostrożniej używać gazu. Dawaj, tylko skręcaj. Come on, a ja ciebie tak chwaliłem, a w tym wyścigu to się po prostu dzieje coś niedobrego z tym samochodem. W ogóle nie mogę, ja walczę tutaj ledwo o trzecie miejsce, tak, nie mówiąc już o innych rzeczach. No i prawdopodobnie ukończę to na trzecim miejscu, czego bardzo bym nie chciał. Bo jeżeli ukończę to na trzecim miejscu, to prawdopodobnie nie spodoba mi się punktacja. A to by mi dobrze nie wróżyło. Dobra, kończę na trzecim miejscu, moi drodzy. Co się dzieje? 14 punktów. Pierwszy jest Mike. O, 6 punktów. O, come on. Czy ja muszę to pokonać? Szybkie liczenie, tam jest chyba 4 punkty różnicy. Więc bym w tego nie wygrał. Muszę to uruchomić ponownie, ponieważ muszę to wygrać. Bo jeżeli tego nie wygram, nie, to... A problematyczne staje się dla mnie wygranie tej dziedziny, a potrzebujemy dosyć ostro punktów. No i tak jak mówiłem, tamten chyba nieudany start odbił się dla mnie czkawką i to dosyć mocną, bo nie wygrałem tego wyścigu. Nie mogę sobie pozwolić na trzecie miejsce, na drugie już tak, ale nie na trzecie. Zobaczcie, oni też trochę ścinają, ale nie aż tak jak ja. Dobra, come on, nie ślizgaj się. Dobra, tutaj przynajmniej jestem ich blisko, więc jakoś mogę tutaj spróbować powalczyć. No. Nie! Dawaj. Uda ci się. Wierzę w ciebie, Ferrari. Wypchnij tego gościa, kurde, tego Majka. Gość w ogóle tutaj nie powinien być prawdopodobnie. Jedź. I nie ślizgaj się. Dobra, mamy drugą pozycję. Pierwszy gościu jest w miarę blisko. Muszę poprawić, żeby właśnie nie popełniać błędów, żeby ograniczyć każdą utratę przyczepności, która gdzieś tutaj mi towarzyszy. I wtedy, na przykład na dojeździe do zakrętu, opóźniam to hamowanie, ograniczyć utratę przyczepności. To by było dobre. Ale niestety nie ograniczyłem. I przez to nie mam pierwszej pozycji. Dobra, ograniczone hamowanie.
Tylko tutaj, żeby jakoś dobrze wyjść. Drzewo prawdopodobnie. Uff, uratowałem się od drzewa. Ale ten mnie jeszcze po wewnętrznej Mike wziął. Come on, dobry jest ten gościu, naprawdę. I kolejni, co mnie chcą wziąć tutaj. Niestety, Mike znowu na pierwszej pozycji. Gościu musiał się postarać tutaj na tym torze. Nie ma tak łatwo ze mną. Będzie walka do końca, mój drogi. Ale też się nie poddaje. Twardo idzie ten jego drivatar. Bardzo twardo. A ja lubię takie wyścigi, które są ciężkie, które są przyjemne. Za drugim razem prawdopodobnie to wygrywamy. Udało się. Osiągnięcie odblokowane szybko i czysto. Bardzo się z tego cieszę. Musiałem sobie na to pozwolić, bo zobaczcie, że tam było tylko 4 punkty różnicy. A teraz to my mamy 6 punktów różnicy. No i o to mi właśnie chodziło. No, takie rzeczy trzeba niestety czasami robić. Brzydkie zagrywki muszą się znaleźć w niektórych momentach właśnie przez to, że i drivatary też są dosyć mocne. Już na tym ostatnim poziomie trudności zabawa tak naprawdę w dobrego wjazdę fair troszeczkę się kończy. To musimy też wziąć pod uwagę i czasami zajechać im drogę, ponieważ na prostej to oni są niesamowicie szybcy. Nie wiem, jak oni to robią, że mają w tej samej klasie, a jednak jakoś im się udaje. Jeju! Anna, twoja nawigacja trochę się chyba zepsuła, bo tylko słyszałem. Skręć w prawo, skręć w prawo, skręć w prawo, uj, drzewo. Czasami warto jest też tak pojechać sobie przez drzewa, skrócić sobie drogę, żeby jak najszybciej się dostać tutaj. No, do wyścigu. To jest właśnie dobre, że gry stawiają na otwartość świata. To tak jak mówiłem chyba przy The Crew, że nie lubię za bardzo Drive Cluba właśnie przez to, że jest bardzo ograniczony pod tym względem. Ma mało funkcji, ma przepiękną grafikę, ale to jest za mało funkcji. Ta gra za bardzo ogranicza użytkownika. Natomiast tutaj możemy robić, co nam się żywnie podoba. I właśnie Forza to pokazuje. Dla mnie Forza to jest jednak najlepsza gra wyścigowa roku i nie... I jakoś, no jakby to powiedzieć. I nie kryję się z tym. Z bardzo prostego względu, bo... No bo ona jest po prostu dobra. Daje nam dużą otwartość, jest przyjemna. Bardzo fajny model jazdy. Musisz tylko zwyciężyć w następnym wyścigu, a trofeum w mistrzostwach będzie twoje. No. I tak jak usłyszeliśmy, musimy tylko zwyciężyć ten wyścig i trofeum będzie moje. Więc bierzemy się od razu za to. Ograniczyć tylko właśnie palenie gumy i jedziemy. To mamy tutaj jakiś sprint? Tak, sprint widzę. Widzę, że będziemy mieli sprint. Wow, te pierwsze zakręty zaczynają się ciekawie. W miarę. Wow. Jak się ktoś nie wyłoży na takich zakrętach, to będzie ciekawie. Bo albo to będę ja, albo któryś z drivatarów. No ale widzę, że nikt się nie wyłożył, a ja nie zdobyłem żadnej. Nie, chociaż jedną pozycję zdobyłem. Dobra, no ale już ją stracę zaraz. Tutaj muszę uważać. Dobra, tamtego gościa wyeliminowałem. Dobra, przydarłem się na to trzecie miejsce. Nie czystymi zagrywkami, ale... Tak jak mówiłem, nieczyste zagrywki czasami trzeba praktykować. Mike jest na pierwszym miejscu. A ja muszę go pilnować, bo jeżeli on... On może być przede mną, ale może być tylko jedno miejsce, bo jeżeli już będzie o dwa, no to wtedy ja jestem stratny. Nie, nie dam się tak łatwo wyprzedzić. Tylko słyszę, jak ten SLR jak tam warczy. Samochód to ma niesamowity po prostu dźwięk. Jak ta SLR-ka tam warczyła, a ten zmienił na Zagato. Dobra, jest pierwsze miejsce, jest bardzo dobre pierwsze miejsce, moi drodzy. Teraz tylko to wykorzystać i tego nie spieprzeć.
a będzie kolejne mistrzostwo z nami. I oby tak się stało. Oby tak było. Ale teraz zaczyna się najtrudniejszy moment tego wyścigu. Wow! Myślałem, że nie będzie shooteru, a jednak jest shooter i to jeszcze z wyskokami. O, żeby się zmieścić w checkpoint. W checkpoint się zmieściłem, ale zobaczcie, jak szeroko wyjechałem. Teraz, dobra, będzie, to będzie. Będzie to nasze zwycięstwo. Udało się. W porządku, kolejna wygrana. Wow! To już nie było takie łatwe zadanie. Chociaż przewaga jest dosyć duża, ale to zadanie nie należało do najłatwiejszych, a tylko zapowiada się coraz trudniej. No i właśnie, wygrywamy kolejne mistrzostwo, tym razem w Montelino, w grupie Super GT. Jesteśmy mistrzami. Dobrze, 11 mistrzostw do finału. Czyli coraz bliżej, coraz lepiej. I w końcu będziemy mogli się sprawdzić w tym finałowym wyścigu. Oczywiście punkty doświadczenia jak najbardziej przyjmujemy. Ha, 113 punktów do awansu. A i 10 tysięcy. Pomimo tego wyjazdu dosyć dużego, to udało nam się zdobyć chyba dobry czas. Dobra, to wszystko na tych mistrzostwach. Przegrupujcie się w centrali w Montelino, gdy będziecie gotowi. Ruszamy na kolejny etap tej wycieczki. No i dobra, możemy kontynuować dalszą wycieczkę do Montelino. Tak patrzę, czy gdzieś może tutaj nie ma jakiegoś zaginionego samochodu, który mógłby się nam gdzieś uaktywnić, ale widzę, że nie chyba. No to cóż, moi drodzy. Będą to takie krótkie odcinki właśnie z tym związane. Właśnie przez to, że ta nagrywarka jednak trochę nie za bardzo mi się sprawdza i nie wiem dlaczego powyżej tych 20 minut to ona mi świruje i niszczy mi całą synchronizację. Nie wiem, coś ona przyspiesza po tych 20 minutach, ale ciężko jest mi nawet powiedzieć co. Po prostu wtedy dźwięk się rozjeżdża, więc nie miejcie mi naprawdę tego za złe. Ja bym chciał dla was jak najlepiej, jak najwięcej, ale dzięki temu, że te odcinki są takie krótkie, będę je wypuszczał codziennie, a przynajmniej tak się postaram. Więc moi drodzy, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Ja się już z wami na dzisiaj żegnam, więc trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.